Dzień dobry wszystkim, Filip Lewandowski, ze mną Michał Sobiech, jesteśmy w Centrum Medycznym MML, cześć. Siemanko. Co cię tym razem sprowadza do MML? No to rozmowa z tobą oczywiście. Dzięki serdeczne, ale wiem, że jeszcze będziesz miał zabieg. Tak, no, będziemy naprawiać mój nosek. Co ciekawe, ja nawet nie do końca wiem, jakby, co będziemy w tym nosie robić, ale po ostatniej mojej walce, gdy miałem problem z oczodołem, właśnie po konsultacji z profesorem Michalikiem, no doszliśmy do wniosku, że tam jest opcja poprawy drożności tych dróg. Miałem też robione badanie przed chwilką jeszcze na manometrię i faktycznie jakby ja wiem, że jedną dziurką jakby oddycha mi się gorzej, dlatego jakby celem zabiegu będzie po prostu poudrażnianie tam pewnych rzeczy i zwiększenie moich możliwości poboru tlenu. O. Powiedziałeś, że wiesz, że jedną dziurką oddychasz gorzej. Mocno to odczuwasz podczas treningów? Podczas treningów właśnie o dziwo w ogóle, ale są takie momenty, jak właśnie zasypiam, że muszę jakby sobie podciągam policzkiem trochę, jakby nie wiem, tą zatokę czy coś tutaj, część twarzy, po to, żeby odróżnić, udrożnić tą lewą dziurkę. Więc odczuwam to nie tyle podczas treningów, ale podczas na przykład takiego normalnego funkcjonowania. Czyli regeneracja trochę na tym cierpi. Nie zdawałem sobie z tego sprawy, że to może być, że to są aż takie różnice, dopiero tam teraz widziałem te wyniki, więc na pewno tak, no na pewno jakość snu i tak dalej, więc w sumie to jaram się tym zabiegiem dzisiaj, zabiegiem operacją, nawet nie wiem jak to nazwać, bo będę lepszy, tak? Opowiedziałbyś o tym badaniu, które miałeś przed chwilą i o tych wynikach, jak one były, jak się różniły te wyniki? Widziałem tylko same liczby tak naprawdę. Badanie polega na tym, że może nawet nie wiem, na czym polega dokładnie, ale opowiem jak wyglądało. Wkłada się takie dwa kabelki do nosa, jeden jest zatkany, drugi jest niezatkany i jakby jakiś analizator sprawdza to, chyba ile jakby jestem w stanie pobrać powietrza, ile go wydycham tą kolejną konkretną dziurką. No i badamy kilka wdechów, jakby zatykając jedną, oddychając tą drugą i potem na zmianę. Jakiś tam wykresik nam się rysuje. Następnie zakroplono mi nos klotrimazolum, tak? Takim, po to, żeby tam rozszerzyć naczynia. I to badanie się ponawia. No bolesne? Nie, w ogóle, ale takie dziwne, bo pani ci trzyma dwie kabelki, musisz oddychać do tego. No i jakby nawet nie widziałem tych, nie znam dokładnie tych wartości, co one znaczą, ale prawa dziurka, tam to była jakaś jednostka miary. Było u mnie 360 jakieś jednostki, a w lewej było 200, tak? Czyli prawie połowa mniej. Więc jak będę mógł oddychać połowę, tak 50% więcej tlenu pobierać, to może znacznie zwiększyć moje możliwości, nie tylko regeneracyjne, ale też tlenu w walce i tak dalej, więc no ciekawi mnie to. No myślę, że to jest game changer, zwłaszcza po tym, że rozmawiam tutaj nie tylko z tobą jako fighterem, ale też z innymi fighterami i mówią, że zmienia się bardzo dużo. Nie mogę się doczekać, no. No naprawdę, jaram się, już chcę, wiesz, już chcę być po i się obudzić tam i zobaczyć, co się będzie działo. Ile będzie trwał zabieg, kiedy wychodzisz, że tak powiem? No przez ciebie trochę później. To jest śmieszne, musimy tu powiedzieć, że Filip mnie wyciągnął z łóżka szpitalnego, bo już leżałem, ale tu nie trzeba wyjść, bo trzeba przyjść na wywiad. Nie wiedziałem o tym, umówiliśmy się o 12, nie wiedziałem, że Michał już jest jakby przygotowywany, ale... No, nie, byłem przy tym wcześniej po prostu, dlatego. Nie wiem, ile będzie trwał zabieg, ale myślę, że to jest godzinka, dwie max, no i pod, jakby narkoza, dwie godziny zabiegu i potem pewnie z 6 godzin dojdę do siebie, obudzę się i tak dalej. Więc myślę, że dzisiaj koło 19 uda mi się wyjść stąd. Ale to i tak bardzo szybko i sprawnie. No, ja jestem bardzo spokojny, bo to drugi raz, jak mam ten zabieg, więc jakby totalnie pełen chillout. Nie wiesz, siedzę, czytam książkę, naprawdę nie mogę się doczekać. Pełne zaufanie. Takie życie fajtera, co? Że trochę tych zabiegów jest. No to już będzie czwarty zabieg operacja w moim życiu, ale no taką drogę sobie wybraliśmy. Jakby akceptujemy to, przynajmniej ja to akceptuję już, tak mi się wydaje. Po prostu, to jest nieodzowna część tej drogi. Te kontuzje się będą pojawiać, pojawiały się, może ich być mniej, więcej, masz na to wpływ, na niektóre też nie masz wpływu. Takie życie fajtera, nie każdy płaci jakąś cenę za drogę, którą podąża. Przypomnisz, jak trafiłeś do Centrum Medycznego MML?
Po programie tylko jeden. Po tym, jak Karol złamał mi nos i wtedy miałem totalnie pogruchotany nos. Miałem po prostu kości poprzestawiane tak, że na obrazie tam RTG to było tak, jakbyś wziął formę nosa i po prostu wsypał tą kamienie. To wtedy po prostu mnie szybciutko ratowali, składali mi nosek i od tego czasu tu jestem. Taki nos, potem musisz na niego bardziej uważać? Może jest mocniejszy wręcz? Jak to jest? Wiesz co, no generalnie ponoć tak, ponoć kości po pęknięciach jakby są gdzieś tam w tych miejscach, w których są złamane, jakby są twardsze. Chociaż jak ktoś jest twardszy, niekoniecznie znaczy, że też jest bardziej odporny na jakieś tam uszkodzenia. Nie wiem dokładnie, jak bardzo inwazyjny będzie dzisiejszy zabieg. Ten po złamaniu, no to faktycznie jakby tam trzeba było długo dochodzić do siebie. Z tego, co pamiętam, co mi profesor mówił, no to tam tydzień, dwa i tak naprawdę będzie wszystko w porządku. Więc tam jest jakiś, że tak powiem, detaling. No ale zobaczymy. No ja liczę na to, że za tydzień będę mógł gdzieś tam pomalutku się męczyć. Wiadomo, że może nie wrócić na matę, ale pomalutku coś tam robić. I tu myślę, że jest czas, żeby przejść do twojego ostatniego pojedynku z Harrym Harzewskim. Szalona walka, rozmawialiśmy trochę prywatnie, no szalona przede wszystkim dlatego, że tam była ciężka kontuzja twojego oponenta. Mowa o tym, że miał bardzo już napuchnięte oko. No i lekarz jakby inaczej. Harry powiedział, że chce walczyć, lekarz zaczął pokazywać i sprawdzać, ile widzi, czy widzi dobrze wszystkie palce, które mu pokazuje. On, jak się okazało, strzelił, powinien chyba zagrać w totka i lekarz dopuścił go do dalszego pojedynku. Jak ty już na chłodno po tych no, kilkunastu dniach, więcej po tym pojedynku, co ty o nim myślisz? No minęły dwa tygodnie. Jak będę gadał za długo, to kopnij mnie, to powiem. Więc tak, od początku. Harry wygrał tą walkę. Jakby to sędziowie i lekarze decydują, tak? Mogli przerwać i z tego, co słyszałem potem jakby z backstage'u, no to wszyscy sędziowie by przerwali ten pojedynek. Z tego, co wiem, to sędzia, który sędziował tą walkę, już nie pracuje dla KSW, więc przypuszczam, że jakby ta sytuacja się do tego przyczyniła. Wiem, że też lekarz nie do końca był zadowolony z tej decyzji, z tego gdzieś mi się tam obiło uszy. Ale po prostu tak to miało być, nie? Ja mam pretensje może tylko i wyłącznie do tego, że do tych podpowiedzi, które były, że to jest tak, jak wiesz, zawodnik fauluje i sędzia odsyła zawodnika do tego neutralnego narożnika i narożnik wtedy nie może mu podpowiadać, nie? A za podpowiadanie mogą być kary. I coś takiego miało miejsce w klatce, tam nie było reakcji na to. I to jest jedyna rzecz, o którą ja teraz mam jakby takie jakieś wyrzuty, że jakby tam było ewidentne faulowanie, to było oszukiwanie. A oni tylko ich odsunęli kawałek dalej i jakby pytali dalej. Już pomijam fakt tego, że jakby sama metoda, sam sposób sprawdzenia tego, czy Harry widzi, czy nie widzi, tylko jest bezpieczny, czy niebezpieczny, no była jakby, w tym kontekście była żałosna, była nieodpowiednia, bo jakby, nie, jakby on po prostu nie widział. No już tak jak Mariusz powiedział też, lepiej było tam robili, no nieważne, jakby trzeba było sprawdzić po prostu paluchem, czy on jest w stanie wodzić okiem, czy jest w stanie obserwować palec. No tego oka nie było widać. Nie było go widać. Tak naprawdę nawet bez tych testów lekarz mógł przerwać tą walkę. Ja pamiętam, jak tylko jeden Kamil, który walczył z Bartosem, lekarz ten sam, by the way, przerwał walkę, ponieważ tam coś zauważył, że coś ze źrenicą jest nie tak. To oko było normalne, w pełni otwarte. Mm-hmm. I przerwał mu walkę, zabrał mu tą walkę. Nie, Kamil tam się Długowski rzucał o to. Więc ja nie mam pretensji, broń Boże, do Harego. Bo ja z dwoma zamkniętymi oczami, z przeciętą twarzą na pół, chciałbym walczyć dalej. Jakby tutaj jest pełna klarowność, nie? Cieszę się, że po tej walce ten sposób, w jaki będą rozstrzygane takie sytuacje, mam nadzieję, będzie lepszy i że znajdą jakieś metody, które po prostu będą odpowiednie do tego lub sędziowie będą jakby bardziej instruowani albo będą mieli większe narzędzia do tego, żeby po prostu podjąć tą odważną decyzję, wziąć odpowiedzialność za to, że oni mówią, to jest koniec walki. I tyle. No a jakby już stricte przechodząc do samego pojedynku, no to co? No Harry zrobił dokładnie to, co miał zrobić.
Ja nie zrobiłem tego, co miałem zrobić. Są tam jakieś takie aspekty, wiesz, moje psychologiczne, że coś może grało, coś nie grało. Generalnie czułem się świetnie. Walczyłem z jednym z najlepszych zapaśników w Europie, w MMA. Wracam po dwuletniej przerwie, biję się z gościem stopki, który no, zapaśniczo jest no, ultra mocny i tak naprawdę nie zrobił mi krzywdy, tylko mnie by przytulał. Co ciekawe, Harry jest twoim podopiecznym, bo na co dzień jesteś dietetykiem i prowadziłeś go dietetycznie właśnie. No był moim podopiecznym, ale nie rozstaliśmy się przez to, że jakby pojawiła się walka, tylko po prostu popracowaliśmy do jednej czy dwóch walk razem. I to jest w ogóle też śmieszna sytuacja, bo jak my staliśmy na ważeniu, ja zawsze podchodzę do moich rywali jakby z pełnym szacunkiem, wiesz, jak rycerz do rycerza w średniowieczu, nie? Jakby chcesz walczyć z najlepszym z rycerzy po prostu i jakby darzysz go szacunkiem i ja podaję mu rękę, coś tam, życzę mu zdrowia, a Harry mówi: ty, ale ta kiełbaska z cebulką to zajebista jest. I ja tak naprawdę go nie zrozumiałem i potem dopiero mówię: kiełbaska z cebulką, czyli jakby moje śniadanie, które on miał kiedyś w rozpisce ode mnie i dalej je sobie kontynuuje, nie? I zaczęliśmy się tam śmiać na marzeniu. Także no, jakby fajnie, że była taka okazja, nie? Czy KSW po tym pojedynku jakoś się do tego odniosło? Tak, no nazwijmy to prywatnie, przeprosiło cię trochę za to, co się stało, bo wygrałbyś ten pojedynek, gdyby nie ta sytuacja z lekarzem i z sędzią. Kurczę, powiem ci, że im więcej ludzi spotykam, tym bardziej mi otwierają oczy na pewne sytuacje i jakby o to mnie nikt nie zapytał. I ja jakby poczułem coś takiego ciekawego w sobie, no. Nikt się do mnie nie odezwał, nikt mi nic nie powiedział. Nie wiem, a powinni? Wiesz co, nie wiem, no zawsze myślałem, wiem, że Dana White na przykład w UFC ma pewien kontakt z fighterami, często z nimi rozmawia. Słyszałem o historiach, że po walce, nie wiem, ktoś tam dostał jakiś motocykl, który był, wiesz, no dobry Harley ileś kosztuje, tak, więc może go sobie potem spieniężyć, ma jakiś bonus. Nie mówię o tym, że KSW ma ci dopłacić, natomiast no wiesz, tak jak mówię, gdyby lekarz przerwał tę walkę, no to ty trafiłeś go w te oko, no to byś ten pojedynek wygrał, tak, bo on by nie mógł go kontynuować. W ogóle się tym nie zastanawiam. Pracownik KSW de facto, tak? Sędzia, lekarz, to o nich zatrudniałem. Tak. No w ogóle nie było. W ogóle tego nie było, ale... No teraz mnie trochę mnie przytkało. Nie chcesz o tym... Chcę o tym zapomnieć, nie? Ja uważam, że tak powinno być, że gdybym w jakikolwiek sposób wygrał ten pojedynek, to nie podszedłbym tak poważnie i analitycznie do tego, jakby co muszę zrobić i jakby jakie braki pokazać. No ta walka pokazała je, ale pokazała też zagrożenia, jakie mogę stwarzać. I wiem, że jak dociągnę pewne elementy, to w tej wieży, która jest taką moją formą, brakuje kilku klocków i jak te kilka klocków tam po prostu uzupełnię, to będę naprawdę bardzo kompletnym zawodnikiem. I te klocki się już składają. Tak, zagadałem o to KSW, bo głównie chodziło mi o to, czy wiesz, oni nie powiedzieli ci, że no Michał, wróciłeś do KSW, jakby sytuacja jest taka, a nie inna, przegrałeś pojedynek, ale dajemy ci kolejne szansy, czyli tej rozmowy też jakby nie było, ale dalej w KSW jesteś. Wiesz co, jakby Wojo w jakimś tam wywiadzie oficjalnie powiedział, że jakby, że ja będę walczył jeszcze. Jakby też nie było w ogóle czegoś takiego, że nie będę walczył, jakby mam aktualny kontrakt, więc jakby nie wyobrażam sobie tego inaczej. Więc my planujemy walkę na miesiąc lipiec, tak naprawdę, jeżeli wszystko pójdzie tak, jak powinno być. Rozmowy z KSW są jakby aktualne, jestem cały czas zawodnikiem KSW. Wszyscy też wiedzą, jak ja daję walki. Każdy pamięta tę walkę z Patrykiem, nie? I jakby no Harry teraz po prostu mnie powiązał, pokleił, dał najnudniejszą walkę tego stulecia i roku. Po prostu. No ale taki ma styl, no nie? Więc jakby ja wracam i mam nie nadzieję, ale jakby chcę tam jeszcze dużo namieszać. I to jest piękna puenta, zaraz zabieg, Michał, zdrowia życzę, mam nadzieję, że się zobaczymy w MML niebawem, już tak podczas kontroli, na której wszystko wyjdzie, że jest jak należy i czekam na twoją walkę w lipcu. Bardzo, bardzo dziękuję. Dzięki serdeczne. Dzięki. Dzięki.